Hej, witam was serdecznie w staniu w Minecrafcie na modach. Witam was serdecznie na serwerze TechBlock. Dokładnie, jesteśmy na mojej wyspie. Jestem dzisiaj wyjątkowo sam. QDBP wziął wolne. W sumie zasłużone, bo patrzcie, on tutaj naprawdę kawał dobrej roboty. QDBP z Griswold i Radar, którzy tutaj są, to są naprawdę fachowcy. Natomiast QDBP każdego dnia praktycznie tutaj był. Każdego dnia coś tu tworzył. A w sumie jest bardzo też późna godzina, więc nie dziwne, że go tutaj teraz nie ma. Natomiast co my będziemy dzisiaj robić w grze? Będziemy na pewno zajmować się questami, które dzisiaj tutaj mamy. Z tego względu, że sami widzieliście, że te questy potrafią w poprzednim odcinku, jak widzieliście, jeżeli nie, to was serdecznie do niego zapraszam, potrafią nam dać niezłego buffa, czyli dodać różne itemy, dać coś, co na pewno nam spotęguje pracę. Tylko wiadomo, większość tych questów, jak nie wszystkie, jeszcze tego nie wiem, zadają nam itemy. Musimy się z tym liczyć, że my będziemy te itemy tracić na rzecz przyszłych pokoleń, na rzecz przyszłych rzeczy, questów. Trzeba się po prostu z tym pogodzić. Całego Aloy Smeltera, całego naprawdę Ex Nihilo, który poprzednio robiłem, straciłem. Jeszcze go nie zrobiłem, w sumie jakoś nie miałem kiedy. Natomiast co dziś, będę na pewno robił też związane coś z energetyką. Czyli coś muszę pocisnąć temat, bo ten Aloy Smelter na węglu długo nie pociągnie. Dodatkowo botania jeszcze czeka, ale to jeszcze musi trochę poczekać, bo muszę do końca opracować jakiś konkretny zegar na wylewanie lawy. Dobra, nie przedłużając, bierzemy się za questy. Mamy tutaj pierwszy quest, Spam Harvest, tam był bodajże, tylko tak to właśnie teraz tak chyba będę musiał sobie zmniejszyć. Pamiętam, że to było Mortal Ampest, był wymagany. Tylko czy ja gdzieś tutaj mam pochowane. O, właśnie jest to tak, Fish Trapy 4, Animal Trapy 4 i Mortal Ampest, takie jest wymagane dla... O, to było to? Pestle Mortal? Tak mi się wydaje, ale tak widzicie, muszę Ney w ogóle zmniejszyć. No dobra, smart, normal. Żebym mógł w ogóle zobaczyć te questy. Pam Harvest, pułapka, Mortal Ampestel, ale... Mortal Ampestel, ale to opisałem, że to nie jest ten. Dlatego też zmienimy... large, dobra. Przyznaję, w tym wypadku te questy bardzo się... upychają, jest bardzo ciężko te questy, jednak książeczki pod tym względem z questami wygrywają. Pestle Immortal. Pewnie chodzi o to, Mortal and Pestle, gdzie potrzebujemy 3 stona i 1 stick. No to jest po prostu banał, raz, dwa, trzy. I bierzemy jednego sticka, gdzieś tu mieliśmy sticka. Przy okazji wywalmy sobie to, co jest nam niepotrzebne. I sobie skraftujmy, będziemy mieć quest z głowy. Tak, zaliczone? Jest. To zaliczone, super. Następnie, Ex Nihilo. Mana Steel Hammer. Mana Steel Hammer jest bardzo proste. Mana Steel Hammer nie jest w ogóle problematyczny, bo trzeba mieć tylko Living Wood White, czyli drzewo to magiczne, tylko Mana Steel Ingot. O, troszkę irona, troszkę drewna i powinniśmy dać radę. 10, a weźmiemy 10, troszkę więcej, bo na ten hammer potrzeba ile nam? W sumie tylko 2 sztuki. Dobra, nie będę się wygłupiać 10, wystarczą 2 sztuki, no to ile z 2 sztukami? Po co szarżować aż nad to? Zlecimy tutaj. Ok, raz i dwa, super. Na razie ten system stoi, nie potrzebujemy aż go w tym momencie w ogóle. Do tego trzeba nam... wziąłem jeden? Dziwnie. Living Wood, to jest to. Dobra. To. Mamy jeden paczek. Do tego potrzebowałbym jeszcze z jednego. Więc weźmiemy... To są planki, więc nam nic planki nie dają. Wrzucę sobie tu trochę węgla. 20 sztuk. A, może 20 sztuk. Troszkę nadrobimy many. Czynałem dosyć długo parę drzew tam na potrzeby właśnie naszego tworzenia Living Wood. I mnie olśniło, dlaczego nie zrobiłem sobie nadal aksa? Przecież to pozwala mi ścinanie całych drzew jednym uderzeniem. Znaczy jednym uderzeniem może akurat nie, ale nie muszę każdego bloku indywidualnie. No i postanowiłem właśnie taki sobie
zrobić zestaw. Tutaj eksperymentowałem różne z Centrum Quartz, natomiast postanowiłem w końcu, że zrobię z wersji brąz w połączeniu z obsydian. Nie wiem, czy to jest idealne rozwiązanie. Mam prędkość durability 1368, mining speed 2.6. Mining speed akurat słaby, ale zrobiłem sobie, niech będzie w takim razie taka wersja. Te postawy wywalam, nie potrzebę mi do niczego. Natomiast napiszcie mi w komentarzach, jak według was powinno być idealne zestawienie Lumber Axa, Pick Axa, Matoka. Jakie idealne zestawienie byłoby dla surowców? Czy według was to, co ja zrobiłem, jest jakąś zgrozą? Czy jest, może być akceptowalne? Bardzo jestem ciekaw, jakie wy zestawy używacie, jakich surowców używacie do właśnie zrobienia swoich narzędzi z Tinkersa. Bo tak naprawdę ja nigdy w tym Tinkersie nie analizowałem do końca. Może w końcu się pora w sumie zająć tym, żeby ocenić, jakie byłyby surowce optymalne. Na razie wiadomo, że jestem biedny jak mysz kościelna, nie mam ardita, nie mam tych pozostałych kobaltów i pozostałych surowców. Natomiast sądzę, że można byłoby coś z tego porządnego zrobić. Dobra, wracając do tematu misji, mamy nasze dwa patyczki. Już tworzymy naszego Manasseh Hammer, super. Czyli kolejny quest zaliczony, resztę drzewa odkładamy. Kolejny quest, czyli mamy tak, Ex Nihilo mamy. Z botanii mamy kwiatki zdobycia, z Tinkersa surowce alumite. Właśnie alumite, aluminium i Toolforge. Okablowanie, energy conduit, no to już jest wyższa zabawa. Zębatki, iron gear, gold gear, copper gear. Iron gear, z czego to jest? Właśnie miałem sobie zobaczyć. To jest z Thermala. Iron gear. A, czy mam tylko jeden. Ile tych zębatek o nich są? Zobaczmy. 32 z każdego. Może nas to trochę kosztować, bo nie wiem, czy mam na tyle surowców. Zobaczmy. Na pewno irona mam trochę, ale z goldem może być gorzej. No nie, nie starczy mi. Weźmiemy sobie i zobaczymy, ile mi z tego wyjdzie. Jeżeli bym użył takich. Gold gear. To są te. A, z ironem to jest używane. No, to już sądzę, że może z ironem być... się pożegnać. Dużą ilością irona mogę się pożegnać. 30-16 mogę zrobić, co najwyżej. No nie, czyli ten quest na razie odkładamy. Nie będę tego analizował. Kolejny quest, który mamy. Magical Cropsy to w ogóle nie wchodzi w grę, bo to Watering Can mnie w ogóle przeraża, co tu jest. Industrial, Tool Wrench i Tritap. No tak, olśniło mnie. Tool Wrench, czyli po prostu wręcz. I do tego Tritap, no to mam po prostu do gumy. Natomiast pytaliście się też, widziałem na czacie, skąd pozyskać gumę. Gdzieś tu miałem, bo najpierw nasionka, ale będzie łatwiej, kiedy po prostu weźmiemy dirta i zaczniemy go przesiewać. Tutaj mamy przesiewanie, szukamy właściwego craftingu na przesiewanie i tutaj mamy rubber tree seed. Mamy szans 2%, natomiast właśnie ja tych rubberów mam już chyba jedną posadzone. I poszukajmy w takim razie drugiego, bo tutaj miałem nasionka do naszego rubbera. Mam nadzieję, że coś mi z tego wzrośnie. Jeżeli nie, to byłoby dosyć smutne. No bo jednak, o, dobra, mam sadzonki, nawet lepiej. Oczywiście wezmę sobie trochę bone meala, żeby było szybciej. Bo w sumie tego nie potrzebuję, bo tylko potrzebuję tylko tritapy, żeby zrobić z industriala. Więc trochę brązu, trochę tritapa. O, już mamy tritap. Jeszcze trochę brązu. Brąz, super. Zgadza się. Dobra, tutaj mamy ingoty. Chyba tak. Tak, tu są ingoty. Więc dźwignię w dół i poproszę trochę brązu. W międzyczasie, jak tam będzie się zlewać, ja sobie jeszcze zobaczę. Kryształy proszek, to mam wszystko zrobione. Śmialiście się niektórzy, że jak zdobyć charge Centrum Quartz? Bardzo proste, z przesiewania.
panowie, z przesiewania wylatuje, więc się tym nie przejmować, że komuś tego, dla kogoś to jest niedostępne, no bo już mamy 3, bardzo dobrze. Brązu to trzeba po prostu koper i tin rzucać, koper i tin, nic więcej. Mamy trochę jeszcze tinu, bardzo dobrze. I kolejny pyk, dziękuję, 2. Do tego zobaczmy, co jeszcze możemy. Kompresy crafting table i double kompresy crafting table. A wite, kompresy crafting table. To jest po prostu crafting table skompresowany i double, tylko ile tego potrzebujemy sztuk? Coś czuję, że tego trochę będzie. 16, no to jest zabawa. No i pump harvest, to już zaliczone. Immersive inżynieria, workbench, wire cutter i hammer. Cutter. Immersiva. To jest iron ingot i treated stick. I właśnie tu się zaczyna przygoda, bo tutaj do treated sticka potrzebujemy, słuchajcie, troszkę zabawy. Potrzebujemy bucket of creosote oil. Żeby to zrobić, musimy mieć coke oven. Żeby mieć coke oven, czyli to, musimy mieć iron bucketów, trochę stali. Skąd tą stal pozyskać? Aby tą stal pozyskać, potrzebujemy oczywiście blast furnace. Blast furnace, czyli bricki, inner bricki i blaze powder. No to jest akurat do ogarnięcia. Tylko tak, 4, ja potrzebuję brązu jeszcze troszkę. Jeszcze bym poprosił tego brązu. Dobra, mamy nasz klucz, mamy naszą wręcza, quest zaliczony, czyli kolejna rzecz w kolejnych questach. A my spójrzmy, co jeszcze mamy, czyli musimy zrobić blast furnace bricki. No z tym jeszcze spokojnie, więc teraz lecimy na spawn i zaliczamy questy po kolei, tak jak lecą. Mamy apply it, zaliczone, dostaliśmy ender perełki i vibration chamber. O, miło, spoko. Teraz bierzemy. Brakuje trochę fioletu do dekoratem, ja nie jestem, ale fluid per, fluid crystal i fluid dust. Wow. Fluidy. Będzie ciekawie. Energy, nie, to nie jest to. Apply it, fioletowe. Fluid crystal. Tylko ciekawe, bo quest nie zabrało mi surowców. Miło. Czyli dodatkowo zostało. Fluid, co to on chciał dokładnie? Spójrzmy. Fluid crystal. A już wiem o co chodzi. Już on potrzebuje wersję tą ulepszoną. Czyli on potrzebuje te kryształki, które tutaj będą potrzebne, czyli te. Fluix, nie fluid. Halo, dobrze to przeczytałem? Fluix, a no właśnie, Fluix. Dobra, drugi quest do ogarnięcia to było Master Hammer, czyli przestukiwanie tam na tej górze. Szybko. Przelecieliśmy, jesteśmy. Ex nihilo. Zaliczone. Zmierzamy w dobrą stronę. Potrzebuję teraz coraz większej ilości surowców, ale broken ardit ore, broken cobalt ore i lava crystal. Lava crystal? A co dostaliśmy? Ninja chest plate. Spoko, można i tak. Nie wiem po co mi ninja, ale niech będzie. Lava co? Lava. Co on to chciał? Lawa. Nie, czekajcie. Lawa krystal. A to. Okej, okay, dobra. No to do ogarnięcia. Czyli Cobalt Yardit będzie w kolejności. To jest do zrobienia. Następnym questem będzie związany z Palm Harvest. To fruwamy do niego. Lecimy Palm Harvest. Lecimy. Hardened Leather Helm, Hardened Leather Chest, Hardened Leather Leggings. Nagle zachciało mi się skóry do jedzenia. Serio? Chcesz sobie żart robić? Dostaliśmy Fresh Milk. I do tego Kalmare. I do tego Sugar Cane.
O, miło. I trochę go tych. Tylko nie wiem, czy od niego, czy od kogoś tylko. A Hardened, wersja Hardened, zobaczmy. Hardened Leather Pants to będzie skóra i beeswax, czyli wosk pszczeli. Z presera apiary, ulala, to będzie wesoło. Albo canberry, czyli canberry i pot. Czyli potrzebujemy kupić sobie, zdobyć sobie sadzonki canberry. Będzie wesoło, czyli chyba skoczę na targ zobaczyć, czy mogę to pozyskać, bo jednak z pszczółki, z apiary może być problem. Apiary, choć z drugiej strony zdrobić to nie problem, tylko tak, czy jak ja zdobędę larwę? To jest dobre pytanie, jak zdobyć larwę? Chyba jednak wybiorę się na targ. No ale mniej mniejsza o to i jeszcze zostanie nam tylko jedna misja związana z Industrial Craft, czyli musimy lecieć teraz Industrial Craft, czyli narzędzia. Szukam teraz lokalizacji, bo zupełnie nie pamiętam, gdzie oni mają siedzibę. Oj, powiem wam, zbłądziłem. Gdyby nie mapka w internecie, to bym zapomniałem zupełnie, gdzie oni mają siedzibę. Przydałaby się taka mapka podręczna, żeby na przyszłość, aby mieć taką podrękę, żeby nie trzeba wchodzić specjalnie przez przeglądarkę i szukać, gdzie i jaka jest siedziba. Dobra, Industrial mamy zaliczone. Mamy Scrubba Helmet i Rubber Boots. Wow, naprawdę. A, jeszcze Rubber Tree. No to miło. I kolejny quest. Chcę sobie stworzyć okablowanie, ale boję się prądu, ale słyszałem, że guma jest słabym przewodnikiem, więc może mi jej trochę przyniesiesz. Nie ma sprawy. Rubber 64. No, gumki, musimy dostarczyć gumki. I zostawiła nam wręcz, więc miło, bardzo miłe. Jeżeli chodzi o questy, wszystko, ja wszystko skoczę na bazar, zobaczyć, czy mogę tam kupić te canberry i ewentualnie apiary. Zobaczy, ile by mnie to kosztowało. Na bazarze nic nie znalazłem. Niestety nic zupełnie tam nie ma związane z Palm Harvest. Natomiast szukam, bo jest miejsce pod warp, jak piszecie komendę warp i macie całą masę poradników i do tego jest warp stragany. Przerzuca was właśnie w miejsce, gdzie inni gracze, którzy nie są na serwerze, mogą wam coś sprzedać za pomocą specjalnych właśnie wymieniarek. Mamy tutaj różne stawienie typu diamenty. Znaczy, chcę diamenty za Ancient Spore. Chcę na przykład diamenty za Lava Drum. No, powiem wam szczerze, spoko, można takie coś sobie zaoferować. Można sobie taki stragan własny wykupić. Jak widzicie, są wynajęte i są puste, a są miejsca puste. Jest tych straganów cała masa, więc wszystko zależy od was, czy będziecie chcieli się tego podjąć, czy nie. Niestety nigdzie tu nie widzę żadnego Palm Harvest. Przeszukuję kolejne, no niestety nie ma, biednie, naprawdę myślałem, że coś znajdę, ale nie wiem w takim razie skąd mogę wziąć beeswax ani te nasionka. Pewnie w końcu ktoś się nade mną ulituje na serwerze i odkupię od kogoś, albo ktoś mi da, może ktoś mi da, zobaczymy. No nic, nie ma co się rozwodzić, jesteśmy w domu, pora brać się za nasz Blast Furnace, czyli Blast Bricki. Musimy mieć Nether Bricki i Bricki zwykłe, czyli trochę kleju i trochę lawy. Blaze Powdera, jak widzicie, mamy sporo. Ostatnio też sporo poprzewaliśmy z QDBP i udało nam się troszkę redstone'a zebrać, dlatego też bierzemy teraz to wszystko tu. Bierzemy naszego bucketa i będziemy tworzyć nasz Nether Raki, Nether Bricki. Wiadomo, wrzucamy do lawy, redstone'a i tworzymy. Mógłbym oczywiście użyć botanii do tego celu, aby tutaj przetwarzać, czyli dublować, natomiast jeszcze z botanii nie mam tego systemu, jeszcze nie jest to wykonalne, dlatego też muszę to zrobić w zwykły, tradycyjny sposób. Natomiast ile tego potrzebuję? Tego będę potrzebował netherbricków całą masę, bo to z jednego dostaję jeden, a ja potrzebuję tego 3, 6. Ojeju, dostaję 2, przepraszam. 4 to jest 3, 6, 9, 1 poziomu. 9 razy 3, 27. O, w każdym razie dużo roboty. I nastał kolejny dzień. Bardzo dużo pracy przy właśnie naszym Blast Furnace. Nawet pokusiłem się o zrobienie prostych automatów.
jak działa. Wykorzystałem fluid tank, który QDPP nam przedstawił. Nawet QDPP pojawił się o wschodzie słońca, przybył do nas, żeby nam wspierać nas duchem i pracą. Witam cię serdecznie. Witam. Jak widzicie, nawet QDPP tak długo tam schodzi, że po prostu kolejny dzień już nastał. Nie jestem w stanie tego ogarnąć samodzielnie. Ale jak działa ten automat? Mamy nasz fluid tank, od dołu podpinamy konfiguracji naszego drama jako input. On do siebie wciąga lawę. Po lewej stronie jest nasza barelka, która jest jako output. Ona pod sobą i nad sobą ma hoppera. Wrzucam redstone'a, przyjmuję tutaj i ponownie napełnia się redstone'em. I jak widzicie, tutaj już mam kolejne 7. Ja już mam przepalone 56 sztuk, tyle ile potrzebuję. QDPP oczywiście mi sprzedał newsa. Mogłem użyć kilofa, po co marnować węgiel? Ale ja sobie myślę, jeszcze ja bym chciał to kilofem kopać, to już w ogóle bym miał nie wiadomo ile musiał tu siedzieć. Drugi automat to oczywiście jest automat tutaj, rezerwuar wykorzystuje naszego dusta, który tutaj już zmieliłem, w sumie się już przeszedł. Dusta wrzucam tutaj, rezerwuar się napełnia. Bardzo szybko to ten tick tutaj traktował i dostałem 35 kleju. Tutaj już kolejny klej się przepala, więc za chwilę będzie wszystko gotowe. No i trzeci automat, który w sumie każdy z was zna, czyli tutaj mamy naszą ziemię, tutaj jeżeli chodzi o mycelium i stąd mamy soul sanda, ale tutaj rzucamy bezpośrednio sanda. Tylko zastanawiam się, tu już zwykła woda jest w tym momencie. Już dlaczego? Bo tutaj nam grzybek wyrósł, trzeba będzie w końcu tego grzybka jednak ściąć. Albo po prostu ten system powoli już rozmontowywać ten automat, bo on docelowo nawet tutaj nie będzie, to po pierwsze, a po drugie już nam na razie jest to dla nas niepotrzebne. W każdym razie jest na pewno wydajne, tylko musi być mycelium. Sam grzybek niestety nam nic nie robi, musi być mycelium. No dobra, to jeżeli chodzi o automaty to tyle. Ja już się biorę za przetwarzanie, bo jak widzicie bricków mamy całe masę. Tak naprawdę mamy chyba wszystko 54, no i jeszcze tylko po 55 i 56. Super, bierzemy teraz masę ognia, którego mamy. Jakiego ognia? Chodzi nam o ogień przeklęty, który tutaj gdzieś miałem. A zapomniałem, tutaj go już nie będzie, bo tymczasowo na potrzeby tutaj tego, że pojawiają się kradzieże na serwerze, no niestety wszędzie coś pojawia, nikt tego nie uniknie. Znajdą się zawsze jacyś zapaleńcy, które szukają metod na kradzież, więc jak się zabezpieczyć? Wrzućcie swoje drawery w pomieszczenie, gdzie są drzwi, oni wtedy tam nam na pewno nie wejdą. Dobra, i tutaj mamy, jak widzicie, sporo tych surowców. Jest tego naprawdę sporo, to jest na czas do momentu, kiedy nie zrobimy Applied Energetic. Dobrze mówię? Applied? Tak, Applied nie zrobimy sobie tam całego systemu magazynowania. Pewnie to zlikwidujemy i zrobimy to na oddzielnej wyspie. Natomiast potrzebuję Blaze Powder. Wezmę sobie cały stack i mamy tu crafting. Mamy, no o wszystkim QDPP pomyślę. Ja mówiłem, to jest dobry człowiek do budowania. Tylko nie powtarzajcie mu tego, bo wiecie, samozachwyt wpadnie i będzie problem później. Dobra, jeszcze o to. Bierzemy to, tworzymy. Potrzebujemy blast bricków, mamy 28. Potrzebujemy docelowo chyba 27, jeżeli chodzi o blast furnej. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda, więc idę teraz na samą górę, aby nam to wszystko przetworzyło. Tak, tutaj już czeka na kolejna porcja do ścinania. Zdążę z tym. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o, widzę nawet nasz Alloy Smelter razy dwa, wow, czyli obstawiam, że z drugiego będzie sagmil robiony. No ale pewnie już mi tutaj się QDPP skarżył, strasznie dużo redstone'a idzie. Zgadza się, redstone na potęgę jest wykorzystywany i jest duży z tym problem. No niestety, wszystko kosztuje. Dobra, i teraz pytanie, czy ja muszę blast tutaj uzupełniać, czy nie? Chyba trzeba. Już nie pamiętam. W tym momencie już nie pamiętam. Chyba muszę młotka użyć. Mamy młotek? Chyba nie mamy. Dobra, to lecimy szybko skraftować młotek i młotek z immersiva to jest, tak? Immersive. Gdzie jest ten hammerek?
To jest iron, nici i sticky. Dobra, to ja szybko lecę przezdobyć nasz młotek, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ale jak widzicie, cały nasz zapas redstone'a po prostu zmiotło w niesamowitym tempie, bo alloy smelter i sag mill i moje zabawy z netherrackiem, tak, były po prostu porażające, jeśli chodzi o zbiórkę surowców. Dobra, szukam stringów jeszcze tutaj. Mamy jedną stringi, patyczki. Ten patyczek na razie mi niepotrzebny. Ja chcę zwykłe patyki. Tutaj mamy jeszcze dwa, super. Jeszcze dwa irona. I teraz muszę tam latać za tym razem. Tak, miałem wszystko pod ręką. QTPP mi trochę dokuczył tym magazynem. No ale niestety, skoro się pojawiają kradzieże, to trzeba się pilnować, trzeba mieć na baczności, bo jednak faktycznie mam wrażenie, że ktoś faktycznie mi wbije na wyspę. I nawet mi pisaliście na czacie, że ktoś poznał lokalizację mojej wyspy i mi tam dokucza. Ale szczerze powiem, no dobra, co z tego, że zna, skoro i tak nie będzie miał dostępu do naszych itemów, nie będzie mógł tam nic ukraść, nie będzie mógł nic z tym zrobić, to tak naprawdę cóż. No niech sobie wchodzą. Ja i tak tą wyspę będę otwierał lada dzień, bo już ostatnie przygotowania do tego są zrobione. O, i mamy. Blast Fortnite jest konieczność zamurowania, czyli 9 na 9 na 9. I mamy naszego Blast Fortnite. I w tego Blast Fortnite, tak, nie wziąłem irona. No kurcze, blade. Tyle latania, tyle biegania. Ech, dobra. Ogólnie muszę szybko wymyślić kolejny automat pod lawę. A QDBP musi nam szybko zrobić automaty pod topienie cobblestone'a na lawę, bo trzeba zautomatyzować pozyskiwanie wielu, wielu rzeczy. Dobra, biorę cały stack, żeby już się nie rozdrabniać. I jeszcze węgla bym wziął. Przydałoby się. Tak. Mamy stack? Mamy stack. Akurat jeśli chodzi o węgiel, to nie jest problem żaden. Teraz tylko trzeba naprawdę to ogarnąć. Jak nasze zwierzaczki? No, nasze zwierzaczki sobie rosną na mięsko. Mam nadzieję, że uda mi się jakiś zrobić automat na świnki, bo jednak sprawdzałem, jeżeli chodzi o handel wszystkim, wpadłem na to, że z Palm Harvest najlepiej się opłaca handlowanie, tylko teraz ja to muszę odnaleźć. O, jest tutaj Epic Beacon. On wymaga kwiatki i pork chop. Więc jeżeli mam lapizu, mam czerwony i żółty barwnik, to tylko z botani dodatkowe dwa barwniki i możemy mieć naprawdę niezły, interesowny zysk. Natomiast napiszcie mi, jestem bardzo ciekaw. Aha, tylko tutaj nie idzie to. Poczekajcie. Steel. Stal. Nie tak. Blast steel ingot. I pytanie, czy charcoal, coal coke i charcoal. Aha. Tak, węgiel. Aha, w kogołenie. No tak, oczywiście. Mogę poskać kogołę, czyli ja muszę mieć troszkę charcoala. No dobrze, czyli co? Na masę teraz będziemy ścinać drzewa, żeby zdobyć charcoal, żeby zrobić coke oven, który będzie nam prawie coke zagmatwany. Dobra, mimo wszystko bierzemy się za ścinanie, więc dajcie mi minutkę, zaraz wracam. I oczywiście standardowy błąd, jaki Stani pomylił, czyli pomylił craftingi, bo coke oven, myślałem o tym zaawansowanym, a tak naprawdę powinniśmy zrobić coke bricki podstawowej wersji, czyli żadnej stali nie potrzeba. Natomiast Stanił jak zwykle, dobra, moja wina, przyznaję się, mniejsza o to. Robimy w takim razie coke bricki. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10. 8, 4, 6, 8 i 10. Patrzcie, jak znalazł. Mam nadzieję, że chyba, nie wiem, chyba za dużo o jeden, ale mniejsza już o to. Ustawiam w takim razie w odstępie takim mniej więcej tutaj. Jakbym chciał jakiegoś hopera podpiąć,
czy coś, czy jakoś tego typu, to żeby to miało ręce i nogi, ewentualnie to trochę będę przesuwał. Natomiast mi się wydaje, że sam w sobie tutaj już jest budowany pusty, bo jednak właśnie on tak się zachowuje, tak czy nie? Już sam nie wiem, już powiem wam, nie wiem jak to jest, czy on wymaga, jest pusty czy nie. Nie, musi być, oba muszą być pełne, czyli 9 na 9 muszą być, więc jak najbardziej tutaj tak, dobra. I mamy naszego gogołena. Teraz mogę wrzucić nasz węgiel, którego znowu nie mam przy sobie, ale żeby tu creosote oil, creosote oil, żeby zdobyć, tylko to jest creosote tank, a ja tego nie chcę. To jest to, żeby baketa z tego wystarczy faktycznie węgiel wrzucać i z tego będziemy dostawać surowiec. Nie jest to bardzo skomplikowane, możemy wrzucić dowolne drzewo, by mieć charcoal, a możemy wrzucać cały węgiel. Bez znaczenia, dla mnie w tym momencie to naprawdę o wiele... Masz węgiel? Masz węgiel, wiedziałem. Oczywiście QDPP mi zwrócił uwagę, że ja tu popełniłem błąd, przyznaję się. Więc teraz nasz węgiel, który tak dostajemy z przesiewania z tamtej części, będzie tutaj się przetwarzał, dostajemy olej. I dzięki temu tutaj właśnie w tym miejscu się zatrzymamy, bo odcinek i tak na pewno już wychodzi długi. Dzięki temu olejowi będziemy w stanie zrobić w końcu coś z energią, bo wiadomo, water, wheele i tym podobne są bardzo wymagające. Za dziś wam ogromnie, ogromnie dziękuję. Dziękuję wam wszystkim za to, że byliście ze mną i QDPP, także dziękuję za to swoją obecność dzisiaj w ostatnim momencie, że się wbiłeś. Ja też dziękuję. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Zapraszam was oczywiście do łapkowania, do subskrypcji, no i do polecenia. I mam nadzieję, że jednak okulary, które mam teraz na nosie, jednak pomogą te niektóre craftingi bardziej dostrzegać, bo jednak faktycznie popełniam standardowe błędy, o czym pewnie już od dawna wiecie, że ja w ogóle nie sprawdzam, jakie są dostępne craftingi. No nic, do zobaczenia, cześć!